trzy kreski na twoim smarciku się pojawiają. Nie możesz odpalić samochodu, ponieważ blokuje to skrzynię biegów. Wymieniałeś sprzęgło i dalej nic się nie stało. Proponuję zastosować jeszcze jedną metodę, która może pomóc. Jestem w trakcie pracy. Tutaj w środku, bo poza aktuatorem jest oczywiście silnik, który zmienia te biegi dla nas. Aktuator, z tego co ja się przynajmniej orientuję, dociska sprzęgło. Wyciągnąłem intercooler, który i tak już był do wymiany razem z obudową. Odpiąłem dwie wtyczki. Dostałem kod błędu, który mniej więcej odczytałem jako kod czujnika. I w tym miejscu jest zdemontowany mechanizm zmiany biegów. To się jakoś pewnie profesjonalnie nazywa. Niestety się nie douczyłem. Jest on już wymontowany. I teraz o co tu chodzi? To jest silnik, tak jak każdy inny, ze szczotkami. Na innym filmie mam nagrane, to teraz tego nie pokażę. Odkręca się tą śrubkę i tą. I w środku są szczotki. I zostaje syfik. Tak samo jest tu. Tu i tu. Tutaj jest śrubka i tu jest śrubka, którą należy odkręcić. Wtedy ściąga się tą pokrywkę. Ten syf, który jest w środku, powoduje to, że szczotki, że ten pył węglowy powoduje zwarcie. I czasami dlatego też, przynajmniej w moim przypadku, po prostu powodowało to utratę biegów, trzy kreski. I działo się to głównie tylko wtedy, kiedy było zimno na dworze. No i co? I za poradą jednego z klubowiczów po prostu zdemontowałem to urządzenie. Otworzyłem, wyczyściłem. Syf był straszliwy. Jak przebieg tutaj tego samochodu to jest 196 tysięcy km, więc może już czas było na to. Szczotki jeszcze są, ale po prostu pył, który powstał od tych szczotek spowodował to, że on po prostu, ten silnik nie działał. Po wyczyszczeniu tego zrobię za chwilę jeszcze raz aktualizację. Ustawienie skrzyni biegów i problem zniknął. Czy zimno, czy ciepło, czy cokolwiek, jest ok, zero kodów usterek. Proponuję to sprawdzić, gdyż nie zawsze wymiana sprzęgła jest potrzebna w tych modelach, już teraz widzę. Nie tylko mi to pomogło, ale też jednej osobie, więc nie widziałem nigdzie, żeby na necie ktoś akurat to demontował. Spróbujcie. To nic nie kosztuje w tym momencie. Parę z godzinkę pracy, tylko żeby intercooler wyciągnąć, odłączyć filtr powietrza, tą gumę tej, co idzie i tak dalej, nie? Praktycznie narzędzia, które używałem, to jest grzechotka, śrubokręt z ósemką po to, żeby zdemontować zaciski i dwa takie torksy. Jeden to jest, no nie widać, CRMV30, a drugi to jest CRMV6. Tak wygląda śrubka, którą jest tutaj przykręcony. Tylko właśnie dwie są inne, u góry są troszeczkę inne. Są dłuższe, na dole są dłuższe, a u góry są krótsze. Tym się różnią. No i to jest wszystko. Pozdrawiam, mam nadzieję, że coś pomogło. Jakby ktoś potrzebował jakiejś porady, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam, smart.pl.